Dzień dobry, pani komendant. Witam serdecznie. Pamiętam, kiedy prawie 8 miesięcy temu przeniosła się pani z Białegostoku do Opola. Mówiła pani, że przy takiej naradzie, gdzie komendanci zgłaszają, co się wydarzyło w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach, była pani trochę taka zawiedziona, bo nie było za wiele spraw do zgłoszenia. Nadal tak jest? Może powiedzmy sobie inaczej. Ja już z innej perspektywy patrzę na województwo opolskie. Wsiąkłam tutaj i widzę, że nawet jak nie ma wielkich zdarzeń, to te małe też są istotne, ważne i dla policji, a szczególnie dla mieszkańców, szczególnie dla tych osób, które padają, że tak powiem, ofiarami takich zdarzeń. Ale generalnie w 2013 roku było mniej przestępstw niż w 2012. Spada ta liczba. Spada i to spada sukcesywnie od szeregu lat. To nie jest jednostkowe takie zdarzenie. Jest to równia pochyła do dołu. A wykrywalność? Tu chyba nie jest najlepiej. W ubiegłym roku spadła nam wykrywalność, ale te spadki nie są zbyt duże, więc myślę sobie, że w tym roku naszym też będzie zadaniem, żeby ta wykrywalność wzrosła i w stosunku do roku ubiegłego i do lat poprzednich. A zastanawialiście się państwo, dlaczego ta wykrywalność spada? Oczywiście, ale to z różnych przyczyn. To też z tych przyczyn, że ubiegły rok mieliśmy naprawdę wiele wakatów w policji. Weszliśmy w 2013 rok niemal z 11-procentowym stanem wakatowym. Ubiegły rok też poświęciliśmy na uzupełnienie tych wakatów. Zakończyliśmy rok z 4-procentowym stanem wakatowym, więc to jest znacząca sytuacja, poprawa tej naszej sytuacji kadrowej. Młodzi ludzie, którzy zostali przyjęci do policji, szkolą się teraz, w tym roku będą wracać i będzie więcej policjantów na ulicach, będzie więcej policjantów do prowadzenia postępowań. To przyniesie jakiś skutek, tak? Mam taką nadzieję. Ale nadal rekrutacja do policji jest prowadzona. No. Oczywiście, ona będzie stała, ponieważ to jest naturalna wymiana kadry. Są policjanci, którzy mają odpowiedni staż służby i wiek do tego, żeby pójść na emeryturę. I są takie osoby, które będą w tym roku odchodziły, więc ich miejsce musi ktoś zająć. A czy ciągle są chętni, żeby wstępować do policji? Tak, tak. Cały zeszły rok było mnóstwo przyjęć. Są chętni. W dniu dzisiejszym akurat przyjmujemy 10 osób. W tym roku planujemy przyjąć 127 osób do policji. Wracając do tej wykrywalności przestępstw, ona w ubiegłym roku wynosiła 100%, ale cały czas jest niewykryty zabójca Samanty. To sprawa od 2010 roku się ciągnie. Czy coś się zmienia? Czy jesteście bliżej? Prowadzimy przez cały czas intensywne działania. No nie mogę w tej chwili o szczegółach mówić tej sprawy, ale proszę mi wierzyć, że naprawdę bardzo, bardzo intensywnie pracujemy nad tą sprawą. Co z wypadkami na drogach? Tutaj ta liczba utrzymuje się na dosyć wysokim poziomie cały czas. Wysokim, ale spadkowym. Jeżeli chodzi o ilość samych wypadków i kolizji, było ich mniej niż w poprzednich latach. Tu niestety ubiegły rok mamy taką tragiczną liczbę, ponieważ wzrosła nam liczba zabitych w tych wypadkach. Rannych jest mniej, ale zabitych i tu każdy człowiek jest ważny. Dlatego w ubiegłym roku komendant główny postanowił zwiększyć stan etatowy pionu ruchu drogowego. U nas też to się stało. Mamy ponad 10% ogólnej ilości etatów w garnizonie opolskim. Zwiększyliśmy w ubiegłym roku o 58 etatów więcej. Jest tych o tyle więcej policjantów jest też na ulicach Opolszczyzny. W tym roku w dalszym ciągu będziemy zapełniać te wakaty, które są. Także będzie policjantów ruchu drogowego więcej i myślę, że... Możemy się więcej patroli spodziewać na drogach, będziemy, tak? Częściej będziemy zatrzymywani. Wydaje mi się, że tak. Ja wiem, że obywatele są troszeczkę zniechęceni może, ale to tylko dla ich dobra. Są te takie rutynowe kontrole ruchu drogowego, jeżeli chodzi o trzeźwość kierujących. Każdy, kto odpowiedzialnie, rozsądnie podchodzi do problemu ruchu drogowego, wie, że jest to zapobieganie następnym nieszczęściom. W ubiegłym roku ponad 5000 nietrzeźwych kierowców zostało złapanych. To jest spora liczba, prawda? Tak, tak. Chociaż w tym roku zrobiliśmy już ponad 35 tysięcy takich badań na trzeźwość i na razie ilość nietrzeźwych kierujących utrzymuje się na takim poziomie jak w ubiegłym roku. Czyli o tyle dobrze, że nie wzrasta. Nie wzrasta.
Przygotowaliście także taką mapę drogową dróg, które są najniebezpieczniejsze na Opolszczyźnie. 94 droga krajowa Brzeg Opole Strzelce Opolskie. Tam można się wzmożonych kontroli drogowych spodziewać? Tak, i te jednostki, które właśnie mają te drogi na swoim terenie, zostały też wzmocnione etatami w ruchu drogowym. Opolanie chyba mogą mniej martwić się o swoje samochody, bo spada liczba kradzieży samochodów. 200 samochodów mniej skradziono w 2013 niż w 2012, ale w porównaniu do lat ubiegłych to jest spadek o około 1000 samochodów. Przebranżowili się przestępcy? Nie wiem, czy się przebranżowili, być może tak, ale też ta ilość patroli na ulicach też myślę, że troszeczkę powstrzymuje złodziei od kradzieży samochodów. Poza tym Opolanie już jeżdżą naprawdę fajnymi samochodami, które mają bardzo dobre zabezpieczenia i żeby je pokonać, to dużo czasu bądź energii na to potrzeba. Pytam, czy się przebranżowili przestępcy, bo jest coraz więcej przestępstw gospodarczych. To zupełnie inna kategoria przestępstw. Jest więcej jest ujawnianych, bo to, że one są, to nie jest jakąś tajemnicą policzenia, ale tylko jest więcej ich ujawnianych i to jest bardzo dobra praca moich policjantów w tym kierunku, aby je ujawniać i na światło dzienne wydobywać. A jak jest z korupcją w województwie? Również jest tego więcej, znaczy więcej jest też ujawnianych, bo wiadomo, że jest ta szara strefa i staramy się ją zminimalizować. Ta korupcja jest ujawniana, bo zgłaszają się ci, którym były proponowane łapówki, czy ci, którzy musieli wręczyć łapówkę, żeby coś załatwić? Czasami tak bywa, ale większość to jest dobra praca moich policjantów. Jakiego typu przestępstwa są najczęstsze na Opolszczyźnie i najbardziej dotkliwe dla mieszkańców? Myślę, że kradzieże, bo to jest taka kategoria, z którą się spotykamy na co dzień, bo wiadomo, że całe szczęście, że zabójstw jest mniej i to zdecydowanie mniej i tutaj należy tym się cieszyć. Kradzieże spotykamy na gminie i to w różnych, że tak powiem, konfiguracjach, ponieważ często jest tak, że na dyskotece młodzi ludzie zostawiają kurtki razem z telefonami, przychodzą i już niczego nie ma. To też tak się zdarza. A włamania do domów na przykład? Bo wiem, że już kradzieże samochodów coraz rzadziej się zdarzają. Włamania zdarzają się i to też nierzadko. Pracujemy bardzo intensywnie nad tymi sprawami. Mamy tam światełko w tunelu w tych sprawach. Wspomniała Pani o dodatkowych patrolach. Niektóre gminy w naszym województwie płacą policji za to, żeby te dodatkowe patrole na ulicach się pojawiły. Opole od kilku lat już nie dopłaca do dodatkowych patroli. Czy to powinno się zmienić? Bardzo bym chciała, ponieważ jeżeli samorządy widzą, że są odpowiedzialne i widzą potrzebę też zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, a one są na drogach, na ulicach w naszych miastach, bardzo często właśnie partycypują w dodatkowych płatnych patrolach. Chciałabym też, żeby w Opolu tak było. Wiem, że radni miejscy zastanawiają się nad tym, czy patrole płatne, czy też monitoring. Ja jestem zwolennikiem obu tych opcji. No ale kiedy pieniędzy nie wystarcza na obie te opcje? Można to jednak jakoś pogodzić. Ja rozumiem, że nie ma zbyt dużo pieniędzy, bo kryzys, bo każdy liczy każdą złotówkę, ale zacznijmy monitoring, że tak powiem, od tych najbardziej newralgicznych punktów. Jakie to są punkty w Opolu? Szczególnie centrum miasta to takie są i przy centrach handlowych to też jest normalna rzecz, bo tam jest dużo, dużo osób, dużo pojazdów, dużo kupujących. Często tam się zdarzają też po prostu przypadki czy też kradzieży. I tam też by się przydał monitoring. A jeżeli miasto zdecyduje się na zwiększenie monitoringu na ulicach Opola, to czy będziecie podpowiadać, gdzie te kamery powinny się pojawić? Wydaje mi się, że i my, i Straż Miejska powinna, to my powinniśmy grać, obie te służby powinny grać.
grać pierwsze skrzypce we wskazywaniu właśnie miejsc, gdzie powinien być monitoring, bo to nie jest tak, że postukamy sobie palcem po mapie Opola i powiemy Urzędnik sobie wyznaczy. Tylko to musi być poprzedzone odpowiednimi analizami wydarzeń, zdarzeń i ilości tych zdarzeń w poszczególnych miejscach i wtedy to będzie naprawdę spełniało swoją rolę. Przy tym oczywiście dobre kamery muszą być i też dobre oświetlenie, bo cóż z tego, że sylwetka będzie widoczna, kiedy zupełnie nie będzie rozpoznawalna. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem porannej rozmowy w Cztery Oczy była inspektor Irena Dorożkiewicz, komendant wojewódzka Policji w Opolu. Dziękuję bardzo.